Na hali sportowej w Kościelcu odbył się 19. gminny halowy turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Kościelec. Turniej rozegrany został w dwóch kategoriach wiekowych. W kategorii juniorów, do którego zgłosiło się 6 drużyn, oraz w kategorii seniorów, w której uczestniczyło 8 drużyn. Pierwszego dnia do rywalizacji przystąpiły następujące drużyny: Gąsiorów, Gozdów, Różków II, Straszków, Trzęśniew i Tury. Po rozegraniu fazy grupowej w pierwszym spotkaniu półfinałowym zmierzyły się drużyny z Gozdowa i Różkowa II. Zwycięską okazała się być drużyna z Gozdowa, która awansowała do finału. W drugim z półfinałów zmierzyły się zespoły z Trzęśniewa i Tur. W tym meczu skuteczniejszą okazała się być drużyna z Trzęśniewa, która w rzutach karnych pokonała ekipę z Tur i awansowała do finału. W meczu o miejsce trzecie rywalizowały ze sobą Różków II i Tury. Wynik końcowy rozgrywek juniorów przedstawia się następująco. Pierwsze miejsce zajęli piłkarze z Gozdowa. Niestety nie dotarli na wręczenie pucharu. Drugie miejsce wywalczyli zawodnicy z Trzęśniewa. A trzecie miejsce zajęła ekipa z Tur. Najlepszym strzelcem w kategorii juniorów okazał się Aleksander Wojtczak, reprezentant Gozdowa, który odebrał statuetkę wcześniej. A tytuł najlepszego bramkarza otrzymał Albert Sowiński z Trzęśniewa. Doceniona została gra najmłodszego bramkarza, Adama Kędzierskiego z zespołu Różkowa II, który otrzymał wyróżnienie. Kolejnego dnia do rywalizacji wkroczyły drużyny seniorów. W pierwszym spotkaniu półfinałowym spotkały się drużyny z Daniszewa i Kościelca. W tym meczu skuteczniejszą okazała się być drużyna z Kościelca. W drugim z półfinałów zmierzyły się zespoły z Gąsiorowa i Różkowa I. Zwycięską została drużyna z Różkowa I. W rywalizacji o miejsce trzecie lepszą była drużyna z Daniszewa, która pokonała zespół z Gąsiorowa. Wynik końcowy rozgrywek seniorów przedstawia się następująco. Pierwsze miejsce zajęli zawodnicy z Różkowa I. Drugie miejsce wywalczył Kościelec, a trzecie miejsce Daniszew. Tytuł króla strzelców turnieju w kategorii seniorów zdobył Adrian Kmita, reprezentant drużyny Daniszewa. W jego imieniu statuetkę odebrał kolega. A najlepszym bramkarzem został Arkadiusz Zawadzki z Różkowa I. Pragnę bardzo serdecznie podziękować osobom, które przygotowały ten turniej, a więc pani Agnieszce, panu Arkowi, wszystkim radnym, sołtysom, wszystkim osobom, którzy mieli jakikolwiek wpływ na to, że jesteście tutaj z nami. Przede wszystkim dziękuję również zawodnikom, kibicom i mam nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się ponownie i będzie możliwość rewanżu.